Witamy, Merkuriusz Poznański. Niech pan powie, czy pan się zgadza z opinią 15% Polaków, że wolność to jest możliwość sprzedawania na paróweczkowym stoisku parówek z jadem kiełbasianym, nie BHP-owych parówek i niezbadanych rzeczy, i wolność trucia lasów, i wolność zabierania dzieci na polowania, że się tam z niej strzelać potem. Czy pan też będzie głosować na partię Sławomira Mentzena? No przecież to, co pan powiedział przed chwilą, to to są w ogóle poglądy republikanów amerykańskich. No. A nie tam Mentzena. No, to znaczy, co pan sugerujesz, że Mentzen zerżnął swoje poglądy? Zerżnął, bo pod kopułą było pusto i nie potrafił wymyśleć nic swojego, to zerżnął. No ale pan nie odpowiedział na pytanie, czy pan uważa, że to jest realna opcja wyborcza? To żadna wolność, panie, żadna opcja wyborcza, tylko jedna wielka ściema Mentzena. Czyli pan uważa, że możliwość zatrucia się jadem kiełbacianym po nie BHP-owymi parówkami to nie jest... wolność? Ta sama jego piątka, to co tam? Żadnych idów, żadnych edałów, co jeszcze? No tak. Ale to on był taki eksperyment, to tam. Dobra. Dziękujemy za uwagę. Proszę.